donosi, ten autobus ma problem z podjazdem, a dodajmy, są godziny szczytu. Paweł Łukasik z nami z opisem tego, jak w tym szczycie się teraz jeździ, a może raczej powinnam powiedzieć stoi. Pawle. Jak się jeździ, jak się idzie, bo część pasażerów z tego autobusu już wysiadła. Tam niżej są jeszcze też inne autobusy. Pani idzie z dołu z autobusu jakiegoś? Tak, przyjechałam chyba 116, ale w połowie drogi musiałam wysiąść, bo nie jedzie do góry. Dużo osób jest jeszcze tam na dole też? No trochę osób czeka, bo to jest taka godzina, że ludzie wychodzą z pracy, także. Widzę, jeden pan z desperacją próbuje pchać ten autobus. No taki obrazek jak z plakatów z lat 80. Może spróbuję takim razem. Oj! Ja się tam. To można chyba gotówką zrobić, ale z autobusem to nie wiem. A pan w desperacji spieszy się do domu? Ja nie mówię. Po polski. A odkąd? Z Białorusi. Białoruś. Dawaj razem. No da, razem. Może popytaj tam chłopcy z samochodów. Tak, żeby pomogli? Tak. Nie, ale to nie pan, za duży chyba autobus. Bo tam probka zanadto. Probka, czyli korek. No i ta probka. A ci załkali samolot. Rozumie tak, pan? Tak. Idzie, idzie, rzeczywiście. A na Białorusi taki sposób jest częsty? Co? Na Białorusi takie autobusy często? No nie wiem, że naprawdę go pchnęliśmy. No. Chyba dał pan radę. A, pan dali radę. Proszę. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia, ale to niezwykłe. Pan coś trenuje? Ja nie rozumiem. Proszę.